bardziej jesteśmy, koordynacja się poprawia. Później będziemy mieć taki naturalny odruch. W ten sposób bardzo dobrze wyszło. Boksem już zajmujemy się około 10 lat. Ja startowałam wcześniej, tak samo Krzysztof. I zawsze moim marzeniem było otworzyć i szkolić młodzież, również osoby dorosłe, żeby tą pasją swoją zarażać innych. Ja boksem zajmuję się troszeczkę krócej od Kasi. Rok jest różnicy, ale tak naprawdę swą szansę dostałem tak w roku 2005, gdzie zacząłem trenować pod okiem pana trenera Szypulskiego i pana Furdyny. I wtedy tak naprawdę poznałem prawdziwą szkołę boksu. Właśnie dzięki temu ostatniemu trenerowi doszlifowałem swoje tam umiejętności, ale mimo tego, że zacząłem późno trenować, trenerzy gwardii dali mi szansę, mimo tego, że byłem już w takim wieku, który nie nadaje się, można tak powiedzieć, że nie nadaje się do startu. Trenerzy dali mi szansę i zaboksowałem. Teraz chcę dawać szansę też innym. Wiem, że jest dużo chłopaków, którzy mimo tego, że mają 21-22 lata, chcieliby spróbować swoich sił w boksie, a po prostu nie mogą, bo wiadomo, najlepszy wiek do trenowania boksu to jest wiek 12, 13, 14 lat. Ale są też wyjątki, tak, gdzieś w Stanach czy w innych krajach. Dlatego chcielibyśmy też spróbować startować, dać szansę ludziom, którzy zaczynają później. Prowadziliśmy zajęcia już mniej więcej od 3 lat prowadzimy zajęcia, tylko tak w podziemiu bardziej. Ja prowadziłam kickboxing w różnych fitness klubach tutaj we Wrocławiu, w Akademii Ruchu w Spartanie, a teraz postanowiliśmy coś zrobić na własną rękę, oficjalnie otworzyć uczniowski klub sportowy i już myślę, że od stycznia wystawiać swoich zawodników do walk. Początki wiadomo są trudne, bo we Wrocławiu jest, powiem szczerze, duża konkurencja, jest dużo innych sztuk walki, takich na przykład jak Muay Thai, MMA, gdzie mamy naprawdę doskonałych trenerów we Wrocławiu. Właśnie dość niedaleko jest klub, nie będę mówił jaki klub, ale dokładnie Puncher z trenerem Janowskim, który ma... Jest jednym z najlepszych szkoleńców w Polsce, nie ukrywajmy, że jednym z lepszych. Są też kluby bokserskie, tak jak Gwardia, wiadomo, Gwardia, nie będę mówił jeszcze jakiej, nie wiem, nie mam w głowie innych klubów. No i na początki, no mamy, tak jak widać, są na razie tutaj zainteresowani, ludzie się powoli zbierają, też się muszą przekonać do nas, bo tak naprawdę nikt nas jeszcze tak we Wrocławiu nie zna. Oprócz tego, jako że Kasia miała trochę bogatszą karierę, ale... Myślimy, że z czasem się zaczną tutaj przychodzić. No, chcemy ich zarażać swoją pasją i mam nadzieję, że zapraszamy ich na salę. Sala znajduje się na ulicy Różyckiego 1C, to jest bardzo blisko Parku Szczytnickiego, blisko od kredki Jołówka, blisko od placu Grunwaldzkiego.
a treningi odbywają się w poniedziałki, środy, piątki z boksu od 19 i 20.15, a z kickboxingu we wtorki i czwartki o 19 i o 20.15. Planujemy, żeby ruszyła niebawem grupa ranna dla takich ludzi, którzy pracują na przykład po południu i nie mają po prostu czasu wieczorem, i zapraszamy ich na godzinę 11.